Siema wszystkim, dzisiaj vlog treningowy, dawno nie było na moim kanale. Zrobimy małe testy, wyciskanie leżąc, to ja, faceless, albo... To ja, faceless. Albo Seba Kot, a z nami jest... Kto? Paleciok. Paleciok, mały paleciok, zobaczymy, kto tu więcej wyciska. Łapy nie ma. I jak będzie 3000 łapy w górę, wtedy takich vlogów z paleciakiem będzie więcej. Łapy nie ma. Paleciok, kodej. No, jak tam siła dzisiaj? No nie wiem, co ci wziąłeś? Czajna! Czajna wleciała. Czajna, ale coś leci. Takie za lando. Nie, piękne za lando. Tak jeszcze nie było. Muzyka leci. Dawaj, paleciak. No, dawaj. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Komentarz na formę w pierwszej serii samą sztangą. Jak poszło, coś ci tu lato tutaj w nosie. No, co no, to jest? Trzeba ogolić włosy. No, straciłem to maszynkę. Za gruba, tu jest twoja gruba, nie? No, pokaż palec, pokaż kilo. Kilo, jak kilo, pokaż ten palec. O, ale kilo, już zajechany. Chyba na emeryturę. Na emeryturę musi iść, no. Dawaj, druga seria. Gdzie ta parabola lot? Idziemy drugą serię. 60 kilo. Moc widać. Profesjonalne obuwie. Jak Larry Wills, a tu fuzekle paleciocka. Bez dziur. No, bez dziur tym razem. Tak. Zobaczymy, jak słaby jest smakot po takiej przerwie. Jak działa pamięć mięśniowa. Zobaczycie, pamiętacie trening na gardle? 150 kg 9 razy, potem poszło dużo, dużo więcej. Więc ta siła rośnie, a dalej jestem natura. Jak idzie 8 dych, zbliżamy się do jego PR. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No niesamowite, sześć. Co tam, jak stan na kopalni? No, no widzę, jadą, jadą, fedrują. Ale pierwsza próba była najlepsza. Pierwszej próbie na 100 kilo sztanga się zgięła na końcu i mi spadła. Mówię, co tak ciężko idzie? Mówię, wyciskam, aż a jeden bok spada w dół, nie? Spada w dół. A w górę idzie spadać. No, jest, spada. Jesteś ze mną, to spada w dół. No, jak jesteś z Marcinem, z paleciakiem, to spada w dół. Tak no. No to teraz 100 kilo. No wiem. Górą kontuzjowana, dawaj. Raz. O! Dwa razy już rekord idzie. Trzy razy. To niemożliwe. I passivo. Niemożliwe, dawaj. Zrobiłeś 5? Ja. A to ja. O, jesteś lepszy. No chciałem wam powiedzieć, że w takiej masce naprawdę ciężko się startuje. Pierwszą walkę miałem z Michaelem Knantem. W masce to było bardzo niewygodne. Dusiłem się jak cholera, no ale jakoś podołałem. Natomiast w ostatniej konkurencji w martwym ciągu musiałem no z tą maskę ściągać i tego nie widzieliście na kamerach. Skurczybyk nie wie, że to nagrywam. Ja jeszcze dotrzymuję Krakubu. Zrobię to na 5. Znowu będę lepszy. Przynajmniej do ciężaru maksymalnego będę pierwszy. Będę lepszy. Co będzie dynamit? Będzie dynamit? Będzie proca. No co? I strzał góra. Strzał pewnie leciały od rana. Wczoraj, przedwczoraj. Ale siła, ale moc, chcesz, ale power. Będzie? Nie wiem. O! Ale siła! Lepszy! No mój rekord w wyciskaniu to jest 220 kg, przy wadze tam 100 kg i wycisnąłem też 196 razy, nie 8 razy, co ja gadam, 8 razy wycisnąłem 200 kg, 4 razy wycisnąłem 180 kg, 10 razy, a teraz zobaczycie jaki jestem słaby, jakie mam spadki,
przez około 2 lat przerwy. Ale czasu sprzedać BMW. Jak ktoś chce kupić, zapraszam tutaj na jego Instagrama, na jego Facebooka, na jego Otomoto. Więc śmiało wchodzić. BMW chodzi, ja przycinał, jest po generalnym remoncie. Palecia chce sobie kupić inne auto, jakieś bardziej wbujane, więc zapraszam do licytacji jego inteligencji, czyli zaczynamy od 0 zł i myślę, że do 50 groszy dojdziemy, tak? Marcin! Stolica Niemiec. Dobrze. 160 kilo, więc gonimy wszystkich youtuberów. Dawaj! Szmata, dobrze! Jest! Ja, bo ty, bo Palesia jak jeszcze nie wie, że aby wyciskać więcej, trzeba to robić szybciej. Ostatnio poszło 170 kg 4 razy. Zobaczcie. Wchodzi pod 170 kg. To jest jego rekord. Guinnessa. To jest jego rekord. Zapiszcie to, to znaczy, że jest w formie na 0. Na stojaki dobrze, dobrze. Famax, chodź tutaj, podejdź tutaj, pokaż swoją twarz, piękną twarz. Lepiej, żeby cię oglądali niż mnie. No, ja muszę maskę ubierać. Wiecie, dlaczego powstał FaceTest? Po to, żeby ludzie nie oglądali i mogły pyskać. Widać było, że tam, pomimo tego, że masz zanik lewej półkuli i masz tylko dwie lewe półkule, to ta jedna zareagowała i przesunęła sztangę, czyli wyrównała środek ciężkości i dzięki temu wycisnąłeś to, tak byś się spalił. Ale możesz być zadowolony, bo sztanga jest elejko, powerlifting, więc... Masz idealne odwzorowanie do zawodów, byś to wycisnął. A to był mój pomysł, żeby to przesunąć, także wiesz. No, ja nie zagadałem, tylko dawaj, stojaki! No. Pójdziemy 180 kilo, trzymamy dwa razy tutaj 20. Tu też 20, ale jest elejko. Tu mamy elejko 20 i bohemia 10, więc... Więc nieźle, żeby być uczciwym, tu jest, jak widać, 20. Jak wycisam 180 kg, patrzę na to, że to jest 7 trening w ciągu, powiedzmy, bardzo długiej przerwy, bardzo długiej przerwy, no to będzie dobry wynik, nie? No dobry plan masz, to znaczy, plan jest chaotyczny, ale to jest właśnie wszystko, to jest chaos bardzo mocno przemyślany, nie? 180 kilo. Chciałem powiedzieć, że robiłem na 10 razy 180, ale to jest, wiadomo, sprawdzanie trochę maksa, bo potem odstawiam wyciskanie leżąc i daję inne wariacje, flopresy, kompresy, takie kłopoty i hantle. Natomiast teraz pójdzie 190 kilo. Zobaczymy, czy pójdzie. Ja wątpię, Palecian mówi, że wycisnę. Więc jest dobrze, to 30 kilo mniej od rekordu, a teraz jestem natural przez wiele miesięcy, lat i nie trenowałem, więc to będzie naprawdę bardzo dobry wynik. Według mnie 190 kg na raz. No. Dajcie taki, dawaj! Panie trenerze, jak mu poszło? No nawet jeszcze te 5 kg zapasy. Widzieliście to? Fachowe oko. Widzieliście to, coraz bliżej rekordów. Nie? Naturalnie wycisnąłem 0 dopingu przez okres, powiedzmy, całego życia. Wycisnąłem 200 kg, ważąc chyba 100 czy 101 kg na zawodach, oficjalnie przed mistrzostwami świata RPA. Będąc na lansie. Pożyło. Pożyło. Taki pusty. Tak, głównie spadło mi mięśnie, bardzo dużo mięśni mi spadło i przybyło bardzo dużo tłuszczu, więc no idealny moment jest, aby to wykorzystać i zrobić jakąś przemianę sylwetkową, ale raczej mi się na razie nie chce. Albo grilla. No. Seba wycisnął 190 kg. Więc nieźle, jak na osobę, która nic zrobiła, muszę mu pogratulować, by się wydaje, że nawet 195 by wycisnął, nie? Palecia. Natomiast jeśli chodzi o inne kanały, innych youtuberów, to chyba nikt nie wyciśnie. Czyli ja bez formy jestem dużo lepszy niż inni z formą, tak? Nie ma co się chwalić, bo powinien wyżej cisnąć, natomiast patrząc na okoliczności i moje braki, to czuję się zadowolony. A ty, no tak, no też 170 u mnie to był taki fajny moment w tych moich treningach,
których sobie sam robię w piwnicy. Czyli jakaś ta forma jest, siady są jeszcze lepsze. To jest twoja maksymalna, nigdy nie wstrzymałeś więcej. No, jest to, dobrze. No, to się ćwiczyć prawie, ale to wtedy jeszcze miałem jeszcze bark, zanim bark się rozwalił. No, ale wszystko zdrowe, tricepsy zdrowe, więc się trenować. Nie? To dzisiaj wszystko. Pamiętajcie, 3000 łapek w górę i będziemy się częściej spotykać, częściej trenować, pokazywać wam tylko też vlogi, nie tylko merytorykę czy podcasty. Co? Co? Ja. Łapy! Nie ma. Zobaczcie, kto ma tu mieć łapy. Moja słabsza ręka w stosunku do jego najlepszej.